W tym odcinku na temat tekstów w internecie, na temat programowania. To nie tak, że tam, wiecie, tam hejtuję akurat tą stronę czy inną, ale tu jest jakiś artykuł, jak programować obiektowo, czyli co to jest abstrakcja, enkapsulacja, dziedziczenie, polimorfizm. I tak sobie czyta człowiek i patrzy, takie coś. Class, human, private, sname, beard name. Public function construct. Powiem wam tak. Jeżeli ktoś, czy wy jesteście założycielami bloga i uczycie ludzi, Polaków, no to starajcie się tworzyć klasy. Na przykład klasa człowiek zamiast human. Private, no tego nie możecie zmienić, bo to są nazwy, słowa kluczowe danego języka programowania, w tym wypadku PHP. Ale tutaj construct. No to konstruktor, no to też jest słowo kluczowe. Ale name, imię. Birth name. Ponieważ jak ja widzę takie coś na przykład i wiecie, ktoś pisze taki kod i tutaj sobie podstawę zmienne, to oczywiście można sobie podstawić zmienne i potworzyć nowe obiekty. Tutaj stosuję nazwy zmiennych Janek, Anna, Zosia, a klasa ma human. No to tak jakby kopiował z jakiejś strony i nie chce mi się nawet szukać, bo mógłbym w Google to skopiować ten kod i poszukać dokładnie, z jakiej on strony innej pokopiował ten autor tego bloga. I wiecie, no to jak już tworzycie jakąś, nie wiem, to tak samo jak w wielu książkach programistycznych jest przykład, nie wiem, pies należy do czworonogów, po angielsku wszystko, dog. Wiecie, no to eat, jeść, sleep, spać, move. Dlaczego jak już ktoś tworzy tutaj zmienne lokalne, które są po polsku, to czemu tutaj new już human tworzy? Trzeba było stworzyć człowiek, no jak już używasz notacji, jeżeli ktoś używa notacji angielskiej do tworzenia klas, a do tworzenia zmiennych już polskiej, no to wiecie, no albo angielska, albo polska, no nie można się tak rozrzucać. To jest, wiecie, no czasami tak czytam, no to tak samo tutaj. Abstract class mamal. Drink milk. Czemu nie napisać pi mleko na przykład, prawda? Wiecie, ja rozumiem słowa kluczowe po angielsku, bo to język programowania. Ale dog dziedziczy po mamal, prawda? Czemu nie napisać pies? Wiecie, no to takie trochę dziwaczne jest. Ja tu rozumiem, autor chciał tam dobrze i podzielić się wiedzą i tak dalej, czy tam w jakiś sposób zbudować jakiś temat, tak? I zarobić sobie na reklamie, ale no ludzie, no, jeżeli artykuł jest dla człowieka z Polski, no to piszcie, twórzcie klasy w języku polskim, a nie wiecie, a nie, nie wiem, zmienne po polsku, a klasy po angielsku, nazwy, tak? Bo tutaj może wynikać z tego, że autor po prostu nie wie, albo jest, no po prostu leniwie poszedł na skróty, jak ktoś mówi, przekopiował kod skądś indziej i sobie potworzył metody it. Bo wiecie, jak ja bym tworzył taką klasę człowiek, no to bym napisał klasa człowiek, funkcja jeść, spać, nie wiem, poruszać się, tak? A nie eat, sleep, move, no bez przesady, no jakby autor pisał do Anglików, no to czy Amerykanów, no czy tam innej nacji, która po angielsku mówi, no to warto tak pisać, no ale i to mnie bardzo wkurza na tych wiecie, blogach, tutorialach, w książkach nawet, no to wszystkie te klasy są w języku angielskim, prawda, a nie polskim, nie wiem czemu to tak jest użyte, czy z lenistwa, czy po prostu z niewiedzy, nie wiem, ale to mnie wkurza na tych wszystkich blogach, typowych tutorialach, które znajdę w internecie. I nawet w książkach, nie powiem, bo w książkach tak samo to jest. Bo tłumacz języka angielskiego, wiecie, nie tłumaczy przeważnie tych klas wszystkich. No, ale tutaj to jest porażka kompletnie. No, tworzy człowiek zmienną po polsku, a wiecie, a klasu używa angielskiej, no. Z nazwami angielskimi, no. Paradoks, no. Ale nieważne, to taka... Co mnie wkurza po prostu na tych blogach, tutorialach w internecie na temat programowania. Trzymajcie się, cześć. Cześć.